Witam, zapraszam na porównanie sztyc OneUp V2210 i Bike Yoke Revive 2.0185. Już po samym wyglądzie opakowań możemy się domyślić, że Revive jest drogą sztycą z kategorii premium, co nie znaczy, że OneUp jest tani. Bike Yoke to koszt od około 1400 zł w górę, zależnie od jej skoku. Podobnie jest w OneUpie, który znajdziemy od około 1000 zł. OneUp to kanadyjska firma, która tworzy części z bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny. Omawiałem ich już pedały, na których sam jeżdżę. Link do nich i nie tylko znajdziecie w prawym górnym rogu i opisie. Części Bike Yoke'a produkowane są w Niemczech, więc kupując je możecie poczuć tą słynną jakość i solidność, z której słynie ten kraj. OneUp, który widzicie, to moja prywatna sztyca. Używam jej już ponad rok, ale nie wykazuje żadnego śladu zużycia. Firmy działają na różnych kontynentach i mają różne podejście do konstrukcji swoich sztyc. Revive jest całkowicie rozbieralna, możecie dokupić do niej każdą część. Sama firma zachęca użytkowników do samodzielnego serwisu i posiada szereg filmów instruktażowych. OneUp ma bardzo prostą budowę. Jej serwis zajmuje kilka minut i ogranicza się do jej przeczyszczenia i przesmarowania. W przypadku awarii tłumika po prostu wymienia się go na nowy. Dużym plusem obu sztyc jest to, że są dość lekkie i jak na swój skok nie zajmują dużo miejsca w ramie. Co ciekawe, jarzemko w OneUpie wyregulujemy przy użyciu zwykłego Ampula 5, ale do Bike Yoke'a będziemy musieli już użyć Torxa T25. Na szczęście to zwykłe śruby, które można wymienić. Zaletą OneUpa jest możliwość łatwego skrócenia skoku o 10 lub 20 mm dzięki dołączonym do zestawu wałeczkom. Pewnie interesuje Was, która sztyca jest lepsza? Moim zdaniem, jeśli chcecie zaoszczędzić trochę pieniędzy, szukacie czegoś pewnego, co nie wymaga skomplikowanego serwisu, to OneUp będzie dla Was lepszym wyborem. Ale jeśli macie jakieś zdolności techniczne, albo nie przeszkadza Wam oddanie sztycy na przegląd i nie wymieniacie części co 3 miesiące, tylko chcecie czegoś porządnego na lata, to wybierzcie Bike Yoke'a. Cóż mogę dodać? Uważam, że obie sztyce są świetne i serdecznie Wam je polecam. Dzięki za obejrzenie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!